Wiem, gdzie jest autostrada. Hej, witajcie w nowym vlogu. Jest wcześnie rano, jedziemy do Berlina. Mój outfit wygląda tak, właściwie mam to samo, co pokazywałam wam w ostatnim Get Ready, podlinkuję wam gdzieś. Plus szaliki mam wygodne, tenisówki z Zary do tuptania. I tu mam dużą torbę, mój mandżur spakowany na cały dzień, także ja już uciekam. Do zobaczenia później. Będzie w tytule napisane. No dobra, ale możesz. To bez sensu. Ja! Jeszcze raz. Lef, lef, gdzie jedziemy? Do Berlina, kochanie. O, gdzieś pięknie. Wcale nie, jedziemy gdzieś pod Berlin. Teraz jedziemy pod Berlin, bo jedziemy do outletu. Mac Arthur. Jakbyście chcieli sobie wygooglować, napiszę wam gdzieś tutaj. Wustermark, tak? Wustermark. To jest ile kilometrów? Znaczy to się jakoś omijam Berlin, żeby tam pojechać, tak? Pod Berlinem. Kawałek. Nie jest, bo to jest też, to jest sieciówka i to jest ten sam outlet, który jest na przykład w Bibione i w Monachium, nie? Tam też jest Mac Arthur? Czy nie? Tak. Nie ma tak fajnych marek, ale coś tam jest. Jest Diesel, jest Kors. Ja zawsze tam lubię jeździć, bo tam jest taka marka bielizny, którą bardzo lubię. Jeżeli coś kupię, to wam pokażę, bo za Chiny nie wymówię tej nazwy, bo jest dziwna. Nie znam niemieckiego. Nie wiem, no może to jest Holender. No nie wiem, w każdym razie nie umiem wymówić tej nazwy. Więc ja tam lubię kupować bieliznę, ale właśnie jest Diesel, Guess. No, możecie sobie na stronie zobaczyć, jakbyście mieli ochotę się przejechać. Więc jedziemy dzisiaj na shopping. Jedziemy i wracamy wieczorem. Hurray! I jedziemy najpierw do outletu. Potem jedziemy do Berlina. Już jest która? 9:10. No, to mamy... A wyjechaliśmy o której? 5:30? 5:40 chyba spod domu wyjechaliśmy. Jakoś tak. No, więc... Taka sobota. Lef, jesteś dzisiaj mistrzem vlogowania. Jak zawsze. Musimy się pokłócić, żebyś był szybszy. My się nigdy nie kłócimy. Właśnie oni mówią, że my, że cały czas mi dogryzasz i że tylko się kłócimy w tych vlogach. Byście zobaczyli, byście zobaczyli, jak my się kłócimy. Jak my się na serio kłócimy, to byście umarli. Ja ci dogryzam. No także piszą, że jesteś błędne osoby. Że jesteś złośliwy i że tylko cały czas mi dogryzasz. Chyba muszą jeszcze raz te osoby obejrzeć te wszystkie filmy. Nie mam wrażenia. Bo nie sądzę. Że chyba niektórzy są przewrażliwieni, wiesz, dla niektórych to już jest. Myślisz, że tak jest? Myślę, że tak. Nie ma chyba nic gorszego niż niemiecki rap. Nic gorszego nie ma, naprawdę. Mogliby mnie tym torturować, żebym wyznała jakieś, wiesz, tajemnicę państwową na wojnie. Włożymy ci szpilkę pod pazdokieć, okej. Okay. Będziemy ci godzinę puszczać niemiecki rap. Powiem, okej, okay, powiem. Ale słuchajcie, i tak mi się przypomniało, w
wczoraj. Oglądamy teraz fajny serial taki o kryminalny i o takim psychopatycznym mordercy i mówię: Tomek, a co by było, jakby wszedł taki złoczyńca i by porwał słonia? To co wtedy? Powiedz, co powiedziałeś, kochanie. Że szybko by oddał z powrotem. Słońcu, no. Albo by popełnił samobójstwo. To są dwie opcje. Ty jakoś wytrzymujesz, kochanie. Bo jestem lwem. Ale robisz ze mnie taką heterę. Takiego złego słonia. Teraz to dobry. Słuchajcie, już wyjeżdżamy z outletu. Zakupy udane, bo udało mi się stęki kupić. To jest zawsze największe święto i kupiłam sobie buty i już mam na nogę. Nie wiem, co to jest za marka, ale bardzo mi się podobają. Jedziemy? No mam aż napięty. Co patrzysz? Nagrywam oldschoolowe BMW. Kiedyka jeszcze? Fajne, fajne, no. No. Gdzieś mamy skręcić. W lewo obstawiam. Jesteśmy przy Berlin Zoo? Tak. Wygląda. Berlin Zoo. O, to będziemy jechać zobaczyć, czy muzeum seksu. W prawo, następnie. To tu jest miało być, było. Jeszcze tam kawałek. A, jeszcze chyba. Czy to? Ferrari? Czy co to jest? Tak, jedam. Ale Cabrio. Bez sensu, no. Też fajne. Ale to takie niepraktyczne. Niepraktyczne, no. Już byśmy się nie zabrali. No. Już byśmy się nie zmieścili. A sushi gdzie? No właśnie, a sushi gdzie? O, ja bym takiego chciała, takiego. Teraz... No nawet tu wszystko cały czas jest. Zobacz, teraz drugą wieżę odbierzemy. Teraz jedziemy... Nazwę ulicy, którą Kudamem chyba w skrócie, ale zawsze to mówię i zawsze mnie wszyscy poprawią, że źle to wymawiam. Kurfürstendamm. No, proszę bardzo. Tak. No, jedną już zrobili wieżę, teraz drugą. No i tak zrobili, to już nie bardzo. To musi być mega stare. Currywurst. Nie wiem, tak, nigdy nie jedliśmy. O, Vodafone jest ten, chyba premiera iPhone'a. O właśnie. Chcesz iść zobaczyć? Nie. Gdzie tu jest pik dopiero? No i tak to wygląda mniej więcej. Lew. Co? Nie uderz w pana. King Trainers, tu byliśmy kiedyś, to jest fajny sklep z tymi samymi trampkami. Tu jaka wielka Zara. O kurde, jaka ona wielka. Muzyczkę dobrą będziesz mieć w tym vlogu. Mopsik! Był z panem. I tak lepsze niż o, niemiecki patrz, rap. Gdzie się zatrzyma. Gdzie? Nie. Jest, KDW. Ale to później, a tam jest DM. Ważniejsze niż KDW jest no, DM. Ja myślę, że dla widzów YouTube'a jest ważniejsze DM niż KDW. Jeśli mam być szczera. To może chodźmy od razu do DM-u i wracamy do domu na piwo. Dobrze. Też jest wielkie to KDW, jak się patrzę z boku, to wygląda jak jakiś stary dworzec. No, świeci wam słońce niestety. Świeci wam słońce niestety. Ale tak. Zewnątrz nie widać, ale w środku to jest taka przestrzeń. No, widać z daleka, tylko musielibyśmy z daleka. Ja bym się chciała kiedyś tym busem przejechać. Chciałam zwiedzić coś więcej niż kwadratut. Tak, jasne. Od Q do KDW. Zawsze nam wszyscy mówią, wychodzicie tylko jecie i chodzicie na zakupy. Hello! Jeżeli oczekujecie vlogów podróżniczych z palcem po mapie i zwiedzanie zabytków i robienie, o! Odhaczenie punktu wycieczki, to nie my. I hipsterskie miejsca to też nie my. Ofowe miejsca, Sorry!
YouTube'a, ale dziękujemy za wszystkie sugestie i wiemy, że chcieliście dobrze, ale akurat Berlin jest takim miejscem, że za jakimś 7. razem naszego pobytu tutaj pojechaliśmy pod mur, nie? Albo pod mur, później, no. Berliński. Ale przy bramie byliśmy może za 3. razem. Za pierwszym byliśmy przy bramie. Nie byliśmy za pierwszym razem. Nie, za pierwszym razem to była wielka zima. Nie byliśmy. Czemu? Ty kłamiesz, nie byliśmy. Ja byłam tylko raz i tak to było. Tak się właśnie z tobą rozmawiam. No bo on nic nie pamięta i potem wam wciska. I taka to jest rozmowa. Dobra. I tak. Dobra, byliśmy. Lew, na co teraz czas? Pizza time! Zawróć. Pizza time! Nie zawróć, jedziemy na pizzę, co on gada? Nie, głupotyka. Tam masz inny adres. Nie jest głodny. Nie jest głodny. Stwierdziliśmy, że miały być najpierw jeszcze zakupy i dopiero jedzenie, ale... Co? Dunkin! Dunkin Donuts! Jest miejsce. Wstawać? Wstawaj. Nigdy tam nie byłam. A nie zmieścimy się tu. Nie zmieścimy się tu, nie? Nie zmieścimy się tu. Nigdy nie jadłam, zawsze chciałam. To może wyjdziemy z kadawy, na wynos sobie weźmiemy, pewnie można. A po tej stronie też nie było Dunkina? Nie, nie, tu jest tylko i tam. Nigdy nie jadłam, zawsze chciałam spróbować tego Krispy Kreme, to jest zawsze we vlogach. Zobacz, co za nami jedzie. Co? Najdroższy samochód świata. O kurde. Bugatti. A ja nie wiem, czy im to pokażę i tak głupio pana filmować. Nie widać. Jeszcze biały. To jest ten, który 1 000 000 euro kosztuje, czy tam coś? Tak? Jakoś tak? Tak. 1 000 000 euro to jest ile? 4 000 000 koni mechanicznych. Zresztą nieważne. Ale wygląda jak Batmobil, szczerze mówiąc. No nie pokażę. Nie, chyba nie widzę. Ale to w ogóle jak jest ciepło, to fajnie takie różne, kurcze, albo stare, zabytkowe, cabrio, nie? Zawsze jak tu jesteśmy, to jakieś super samochody fajne jeżdżą. A wiem, nie zdenerwował, no. Przestań, nie można tak, nie można mieć negatywnych myśli, nie, o takich rzeczach. Nie, zdenerwował mnie, że jeszcze takiego nie mam, a on już ma. Nie można tak myśleć, bo tak to nigdy nie będziesz miał. Ale... Trzeba mówić, jak fajnie, że pan ma i w ogóle nie, jaki ładny samochód, i wiesz. Patrz, McDonald's ze słoniem! Widzisz to? No. Ja, czy wy to widzicie? Widzicie? Naprawdę będą mieć nas za debili w tym dzisiejszym roku. Słoń tam był! Słoń! Gdzie lew? Gdzie lew? Czym się różni McDonald's w Berlinie od czołówki? Niczym, tu i tu nie ma lwa. Ha, ha, ha. To już jest bardzo, wiesz, przebrzmiały żart. Nie, bardzo się jest z tego przebrzmiały, nie, na pewno jest nieprzebrzmiały, bo lwa dalej nie ma w czołówce. A czy ja to wina? No, przecież nie lwa. No lwa. O, Apple jest kolejka? Nie, ale jest ruch. Ale jest ruch, no. Jest ruch. O, patrz, miejsce było. O, kurde. Ale nie, dalej jest DM. Ale tutaj jest miejsce na Apple. Tak? Tu zmierzamy. To jest miejsce? No. Idziesz ze słoniem, czy zostajesz? Zostanę. Zostaniesz, a ty nie, nic nie chcesz? Nie, ja będziesz 3 godziny. Wiedziałam, że to powiesz, no to chodź. Trochę mnie lew poganiał, ale najdurniejsza, jak widać... Najdurniejsza rzecz na świecie, bo to jest taki Rossmann, w którym tak jak są jakieś rossmannowe produkty, to tak samo są tutaj, tylko że piszę po niemiecku i kupmy wszystko, czego nie ma w Polsce. Robię nie, chodzi o to, że to są naturalne kosmetyki i są w ogóle dużo tańsze niż w na Polsce. Ukrainę i też powiedzieć, o zobacz, Rossmann ukraiński, a poza tym nie, właśnie, wszystko, o tam stoi to Ferrari, tam skup się na Ferrari, czy co to tam stoi. To nie jest to samo. A co to, to jest? A, bo to jest z dachem. Topem. Dobrze. Lew, ty tego nie zrozumiesz po prostu. Matko, jak wyjechał. Tego nie zrozumiesz. To już jest taki korektor, którego słoń używa i to jest Maybellina. W Polsce tego nie ma i nie da się kupić. Tego nie rozumiesz. No nie ma, no. Powiedz mu, że nie ma, no. Pierdykam, jakie to jest... I akurat tego korektora, którego nie ma, ty musisz używać. Nie zdajesz z tego sprawy, że tak jest. Tu jest, prawda, że to jest już tu? Tak, to jest już tu. No i wytrzymaj z takim. Ja dalej jest. W każdym razie idziemy do naszej ulubionej knajpy Paulo Scutaro. Znaczy też wiele innych.
Nie, najpierw idziemy zjeść sisiku. Idziemy na pizzę. Teraz wam pokażę. Co? Tak. Ja muszę siku i muszę zjeść, ale jest... O, są stoliki na zewnątrz w każdym razie. Tak. I to jest nasza pizzeria. Tam jest kanał. Dalej. No, dalej jest. A tu jakąś kawiarnię zrobili, tu nie było tej kawiarni, zawsze tam było kawiarnię. Na zewnątrz? No jaka. Tu? Dobra. Gdzie? Tam wolisz? Tam jest kanapa jakaś wolna? Pewnie. Jest, to chodź na kanapę. Tu? Tak, jak... Tak, super, to ja tu siadam. O, makaron też wygląda apetycznie. Hello. Danke. Thank you. A, to po angielsku chciałaś? Nie, pizzę rozumiem po niemiecku. No. A gdzie jest pizza? Fish? Nie ma pizzy w karcie. Tej przynajmniej. Nie ma. Można. Od 100 euro. No, a, kartą. A, tu jest pizza. To ja chcę... Nie, która to jest? Bo ja już kiedyś to pomyliłam. Salami calabres. Gdzie to jest? A tu nie mają quattro formaggi. Nie, bo to jest zobacz, pomidor, moca. Ja to kiedyś wzięłam i to było coś innego. To jest to? Jesteś pewien? Ja biorę to. No to ja też to biorę. No dobra. Zamówiłeś lew? Tak. Tak to wygląda. Miło, co? Bardzo. To nie wiem, czy nie kurteczki nie muszę sobie wyjąć. No, mówiłam, że jest chłodno. No, jaką wziąłeś pizzę w końcu? Dwa razy salami. Dwa razy salami, nie wziąłeś innej. Nie. Lew kombinował, żeby ze szpinakiem zjeść. Chyba jakieś coś zaćmienie go ogarnęło. Może w końcu był szpinak to lubi. No jeszcze rano się ze mnie śmiałeś, że piję koktajl ze szpinakiem. To było coś innego. Szpinak! Mówiłaś, że opowiadam ci o jarmużu, ci mówiłam, że się w Biedronce skończył. A piję ze szpinakiem i ci o tym opowiadałam. Ale dla lwa szpinak jarmuż. I się nabija, że to piję w koktajlu, a chciałeś to na pizzy. Coś naprawdę, zmęczony lew chyba. No już jestem. Teraz kto czeka z jedzeniem? Na zdjęcia? No i proszę, ile to trwa? 15 sekund już. A co, jak mam opisać? Być w Berlinie i nie zjeść pizzy? Tak, byś nad morzem nie zjeść kebaba. Myślę, że wszyscy znajomi tak wiedzą, po co tu przyjechaliśmy i co tu robimy, więc nie musisz opisywać. No jak pizza? Dobra? Dobra. A teraz wam pokażę, co ja robię i co lew uznaje za barbarzyństwo pizzowe. Gdyż bierzemy talerzyk. A, nie widzicie? Widzicie. Bierzemy trochę oliwy. Dzyń, dzyń. I bierzemy trochę octu balsamicznego. I lew uważa to za największą zbrodnię na pizzy. Prawda? Prawda, prawda. Skupiłem się na, wiesz,
wrzucaniu postów na Face'a, byciu blogerem. Już nie wrzucasz na mnie, że jem octem balsamicznym. Aj, twoja pizza możesz sobie marnować gorzej, jakby połowa była moja. Jak? Zdecydowanie jest inny pizzajolo. Mhm. Nie? Bo ciasto ma smak ten sam, ser ten sam, sos ten sam. Ale jakaś inna. Ale jest troszeczkę inna. No dobra, no. Wszystko tu jest dobre. No. Ale tu salami robi całą robotę. Jest naprawdę przepyszne. Dobrze, że tak robisz to, bo ty na pewno nie zjesz całej, to nie. Sobie pół wezimy na drogę. Mhm. Ale specjalnie tak robię, żeby pomyślałam, że ty zjesz jeszcze trochę zaraz. Nie, ja swoje całej też nie wiem. No mogliśmy jedną wziąć. Weźmiemy na drogę sobie tu. Poszłam do Dunkin' Donuts. I wyszłam z 6, ale są 3 rodzaje w posypce. No co ty, to nie wszystkie. No, wszystkie 3, bo nie było. No zobacz. W ogóle już mało było rodzajów, bo wyprzedane już o tej porze są, wiesz? I pani mi, bo pani nawet dobrze mówiła po angielsku i starała się mi pomóc, ale... I w ogóle od 6 dostajesz box, więc musiałam 6 kupić. Takie kupiłam. O! O! No 2 takie. A one są z środkiem w czymś, są tak. W środku, a nie chciałem takiego bez środka. Nie ma takiego bez, były te, z posypką były tylko te 2. To jest podwójna czekolada, to jest... Ale nie było Krispy Kreme, o których, to jest chyba Krispy Kreme, to białe. Ja nie wiem, to jest Krispy Kreme. Ale ja na razie nie jestem głodna, ty w domu zjemy, co? Czy chcesz teraz jednego? A z czym one są w środku, ten jest? Nie wiem. Jeden jest nugat, a drugi jest wanilia coś tam. Spróbuj. Serio. Ostatni raz 10 lat temu jadłem to w Nowym Jorku i smakuje tak samo do tej pory. A idę jeszcze jedną budowę dla rodziców. Oddaj mojego pączka. To ten jest taki sam, tylko ma waniliowe wnętrza. Nie jest, bo nie ma tej cukrowej posypki, tylko cukier puder. No to powiedziałeś cukrem pudrem. Cukrową posypkę. Powiedział cukier puder. Oczywiście. A 2 są z podwójną czekoladą, to jest nie powiedziałem wiem, co... cukier puder, a to jest czekolada. No to tak ściemnia, że potem ze mnie robisz pierdołę. Ty jesz jeszcze jednego, czy zamykać? Nie no, musiałem, że idziesz po następną. Nie, już mi się nie chce, poczekaj, tam jest kolejka. Ja myślałam, że to jest jak cukiernia, to jest jak McDonald's. Tak, tak. I wiesz co było? Były trójkątne z tego z żółtym serem. Zastanawiam się, czy ci nie kupić. Ale mamy pizzę, więc... Mamy pizzę na drogę. Ja myślałam, że to jest jak cukiernia, to jest jak taki McDonald's z polskami. Tak, tak, tak. Oczywiście zapłaciłam 12 czy tam 14 euro za tą przyjemność. Też i tak myślałam, że będzie gorzej. Ale ludzi tam pełno. Brownie też są. Na kawałki można kupić w różnych tam smakach. Spoko. Naprawdę dobre. Już biorę, tylko się zapomnę. W Warszawie są normalnie Dunkiny, nie? W Warszawie? Nie wydaje mi się, że z Warszawy Dunkiny. Się wydaje, że... Nie sądzę. No dobrze. Czekaj, zdejmę aparat. Dobra. Kończę. Są nieocenionym zakupem. Tak, właśnie rozmawiałam, że Lew zawsze sobie kupuje polówki, sweterki, wszystko czarne, szare i... I granatowe. I granatowe. I w kółko. I koszulka z krótkim rękawkiem, polówka. Nie? Przepraszam, a jak jesteś ubrana? No dobra, ale mam różne rzeczy, ale... Lew... Ja już powiedziałam, że Lew ma zakaz. Jaki mi wzięłaś strój na outfit na hel? Paniaku. No rozumiem, ale ty nic nie kupujesz, wszystko masz takie mega basicowe. Jakie mi kupiłaś na pół rodziny spodenki? Szare i czarne. W pizzę ci kupiłam, przepraszam. A, no to też prawda. Ale szare i czarne też. A faktycznie, i buty też ci kupiłam szare. I buty też mi kupiłaś szare. Szaro-czarne takie. Szare.
Nie, są szaro-czarne. Tak, no. Szaro-czarne, no właśnie. Więc... Ale takich szaro-czarnych jeszcze nie ma. A, taki, no właśnie, widzisz. I zawsze się zdarzy coś tak szaro-czarno-białego. Ale mi chodzi o to, że ty kupujesz tylko takie basicowe rzeczy. Ty kupujesz sweterki, polówki. Nieprawda. Sweterki w sarek, sweterki rozpinane, marynarki. Nieprawda. Prawda. Ale w kółko to samo kupuję. Dobrze. Ale ja też jestem zadowolona z zakupów. No dobrze. Ale jestem stuptana i zmęczona jak nie wiem. Nogi mnie bolą jak... No, ciesz się, że nie musisz... Nie możesz. Nie musisz, nie możesz prowadzić jeszcze do domu. Dobra, słuchajcie. Kończymy. Przemilczysz. Przemilczę ten fakt. Kończymy tego vloga, mam nadzieję, że wam się... Dlaczego? A co jeszcze chcę poopowiadać? No nie wiem, jeszcze się nie wygadałem na dzisiaj. No co ty? Myślałam, jeszcze że... długa droga przed nami. No to opowiadaj. No to opowiadaj. Ci nie da. No jak tak to nie kończymy, a tak dalej nic nie chcę mówić. No może się coś jeszcze wydarzy, dlaczego tak uprzedzasz fakty. A ja tam jest pizza pod naszymi płaszczami, ją położyłeś, będzie wszystko walić pizzą. Jak fajnie. Nie fajnie, bo ona jest właśnie. Jaka tusta, to jest chudziutka pizza. Słuchajcie, nasza zdrowa dieta, mamy pudełko pizzy, pudełko pączków z fast foodu, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Ja myślałam, że to w ogóle jest taka słodka taka wiesz, piekarenka, gdzie tam wchodzisz i tam... No tak, i tak myślałam, takie z cupcake'ami, będzie pani w różowym fartuszku, a to taki ordynarny McDonald's z pączkami. Ja myślałam, że to wszystko będzie takie różowe, cute i w ogóle wiesz... No coś ty! I herbatkę ludzie piją. To nie wiem jak tutaj, ale tak dosyć syfiaście, nie? No, dosyć syfiaście. No właśnie, to taki styl jest. Nowojorski. Nowojorski styl. No, ale fakt, że w Polsce chyba są najczystsze McDonald's, jakie na świecie widziałam. No, to nie? Tak. Że naprawdę nie można powiedzieć, że wszędzie na świecie jest dużo gorszy stopień. Znaczy w ogóle czyste są, po prostu są czyste, a na świecie raczej są brudne McDonald's. No, w każdym razie ja się spodziewałam jakiegoś, wiecie, czegoś. Patrz, Dolores Burritos. I my tu nigdy nie byliśmy. O nie! Ty! To dobre może być. No, ale już bym teraz nie zjadła, bym, chyba że na wynos, już bym nic nie zjadła teraz. Na pół? Nie, już nawet tego pączka nie mogłam zjeść. No i bo tu coś jest nie tak. Bo tu jest buspas chyba. I nie, światło nie. Wyłączone. No dobra, to na razie i tak kończymy, bo tu jakieś problemy drogowe. Skręć lekko w prawo. Pięknie, prawda? Mhm. Nie wygląda jak autostrada do Polski, nie? Nie. Był maraton w Berlinie, skracając historię. Od półtorej godziny jesteśmy, nie wiemy gdzie. O! Lotnisko. No. Lew nie słucha nawigacji. Bo ja jadę na oko. Jakoś się wymknęliśmy korkowi w Berlinie, ale potem Lew źle skręcił na autostradzie, a żeby zawrócić był wypadek i był mega korek. No i teraz zwiedzamy... Zobacz jaki księżyc, zobacz jaka droga. Gdzie ty księżyc? Księżycowa droga. Nie no, pięknie jest, przez takie miasteczka ładne, jeździmy generalnie, jest bardzo ładnie. Tyle, że nie wiemy gdzie jesteśmy. Ale spadła nam przynajmniej kilometrówka do Polski, tak. Tak, trochę nam spada. Bo wcześniej mieliśmy więcej. Wracamy przed do Berlina zobacz. O, no. To fajnie jest. Fajnie, no. I duże. Asfalt się kończy. Zwinęli. Jakbyście narzekali na polskie drogi, to proszę. Tak, właśnie. Niemce. Kocie ukryte. Tak. Ładne te miasteczka, ja bardzo lubię te ich malutkie miasteczka. Myślisz, że tu jest wjazd na autostradę jakiś? Myślę, że nie ma takiej najmniejszej szansy. Już tak, takim czymś do Polski będziemy jechać. Wiem, gdzie jest autostrada. To jest śmieszne.
Zresztą mi okulary wypadły z wrażenia. Może tu będzie jakaś zawijka do autostrady? Gdzieś na pewno. O, Berlin autostrada? Frankfurt autostrada. No to my na Frankfurt, na Dodrą. Tak? Czy na Berlin? Na Berlin. Wolisz na Berlin? Mhm. Chodź, wrócimy na maratony. Właśnie. Nie wiemy, kto wygrał. Ale naprawdę. Maraton na rolkę. Ale nie, to my jedziemy. Oni tak zrobili, że wszystkie dyscypliny w jeden dzień, żeby później w ten rok mieć spokój. A my akurat trafiliśmy na ten dzień. Jeździli na rolkach, biegali, wszystko. Na rowerach jeździli. Na pewno wszystko. No i teraz gdzie ta autostrada leży? Na kulach nogach, na wszystkim jeżdżącym. Akurat jak Lew i Słoń, przyjechali. I teraz mamy... Fajne tureckie ballady zamiast... niemieckiego rapu. Fajny ten Berlin. Kupiliśmy włoskie buty, zjedliśmy włoskie jedzenie, słuchamy tureckiej muzyki i nie jedziemy autostradą. Metra jest w Niemczech, naprawdę. Polecamy. Nie wiem, powinniśmy mieć kanał podróżniczy, naprawdę. Taki hipsterski, tylko trochę inaczej niż ludzie hipsterskość rozumieją. Tak. Co byście chcieli zobaczyć, powiedzcie. No wam tego nie pokażemy. Tam. Tak. I zrobimy to po swoje. Tak. Ale tu patrz, jakiś piękny. No pięknie, nie, tylko gdzie ta autostrada? No tu White Walkers zaraz z tego wyjdą. Ciekawe, nie? No. Patrz, ciemno od lasu. Poetyckie powiedzenie. No bardzo, ale ciemno teraz będzie ciemno od jeżdżenia w kółko się będzie zaraz. Wrażenie. Wstać. Albo dojechać. Albo dojechać. No to jest dobre, nie? No to jest dobra. No nie wiem, nie widzę tej autostrady za bardzo. Nie, ale niemieckie staniki kupiliśmy. Ale ja nie wiem, czy one nie są holenderskie, wiesz? No. Za niemieckiego. Bilet z parkometru kupiliśmy niemiecki. Tak. Dołożyliśmy się. Niemieckiego pączka. Do niemieckiej kasy. Nie dołożę. Amerykańskiego pączka. No czekaj, próbuj. Co? Łudzisz się, że wiedziałeś? Tak, ale nie, ciastka kupiliśmy angielskie, a herbata też raczej nie jest niemiecka. Nie, nic nie kupiliśmy niemieckiego. Nic, nie? Nic. No i tak było super. Polecamy nasze usługi przewodniczo podróżne. No i co? No i jedziemy. No to wiem. O, McDonald's. Nie no, przestań, ja... Mamy całą pizzę w kartonie, 5 pączków. 10 za 500 metrów. No i co, jest okej? Właśnie, no i w ręku. No jest wszystko, jest pizza pod siedzeniem, bo pod płaszczem jak pod siedzeniem? No bo nie chcę, żeby mi płaszcz... Dlaczego tak traktujesz pizzę? No nie kładź na moim płaszczu. No zobaczcie, co robi. No weź szybko do zmiany, który wziąłem. Teraz ja mam się z tym... Dobra, kończę vloga, muszę odłożyć pizzę. Sorry.